Prezentowany pierwszy gołąb z pakietu pierwszego jest o numerze 8020. Będzie to samczyk najprawdopodobniej o pięknej budowie. Jest to syn mojej wybitnej samicy 3920. 3920 jest to wnuczka starego 252 i córka 8808 wybitnego mojego rozpłodowca. No 20 powiem, była to moja rewelacyjna samica lotowa, bo non stop robiła dwucyfrową ilość konkursów. Nawet w 18 roku było to najlepszy lotnik oddziału Prudnik. 340 punktów miała przewagi nad drugim lotnikiem. Trzecia lotniczka okręgu Opole Południe, to na 10 oddziałów, była trzecim lotnikiem. Również zdobyła w tym roku z 720 km lotu, z ciężkiego lotu 12,5 godziny w powietrzu. Pierwszy konkurs na oddział, pierwszy na rejon, druga na okręg była wtedy. No wybitna samica lotowa, jedna z lepszych samic w moim życiu, można powiedzieć. No i również ta samica jest świetną samicą rozpłodową. Na różne parowania wydała mi wspaniałe gołębie. Nawet w tamtym roku jej córka też 13, znowu dwuletnia, zrobiła super. Się radziła z maratonu, z lotów ciężkich. No wiele, wiele wspaniałych gołębi mam z tej samiczki. W tym roku jest sparowana na samczyka młodego, można powiedzieć, bo on jest na starej obrączce. Ale jest to samczyk roczny dopiero, ten 121. Jest to prezent od kolegi Wojtka Wręczyckiego z naprawdę wybitnej gołębi, bo jej pełna siostra tego samczyka u Wojtka w tym roku zdobyła dwa pierwsze konkursy na oddział. No i takiego unikata mi tu Wojtek sprezentował. Naprawdę jest piękny gołąb w budowie i wywodzi się ten gołąb ze super gołębi, bo matka tego samczyka to jest oryginalna samica od Piotra Bugały. I jest to ostatnia córka Marciszewskiej od Bugały. A z kolei ojciec jest to z gołębi Kitla, gdzie na inne parowania u Wojtka wydał super asy, bo raz tam na Polish Master był z finału po tym samczyku czwarty z finału, na Giewoncie siódmy z finału, a więc ten samczyk na różne parowania wydawał świetne gołębie, ale tu to połączenie, można powiedzieć, na tą Marciszewską, to naprawdę unikatowe gołębie wydano. Roczna w tamtym roku zdobyła Wojtka dwa pierwsze i kilka jeszcze czołowych. Również samica, jeśli chodzi o budowę, jest piękna. Ten samczyk tak samo jest wspaniały. Co jeszcze można powiedzieć o tym mutku? Kolor odziedziczył tu, można powiedzieć, po babci, bo ten od Bugały, co ma właśnie Wojtek, tą babcię tego gołębia, to ma również jest pstra. I kolor właśnie tu, można powiedzieć, odziedziczył ten gołąbek po babce, czyli po córce Marciszewskiej. No myślę, elegancki mutek. Coś? Prezentujemy drugiego mutka z pakietu pierwszego. Będzie to najprawdopodobniej samiczka. 8011 numer ma. Ta samiczka wywodzi się z gołębia 1149, z gołębi Manfreda Schuh, z gołębi Stickels Dunkels. Powiem, mój wspaniały rozpłodowiec, bo wydał mi na to parowanie, na tą 61-86. Bardzo dobre gołębie, dwie dwuletnie samiczki miałem w tamtym roku. Powiem, rewelacyjne były, siadały bardzo szpicowe konkursy. Jedna z nich, nawet jeśli bym wystawiał, bym zgłaszał gołębie w sporcie, to załapałaby się na ogólnopolską wystawę. Lecz po prostu nie jestem zwolennikiem wystaw i nie była na wystawie, ale w kategorii H miała 40 z hakiem koeficjent. Byłoby to miejsce trzecie na okręg. No i jej również siostra była również rewelacyjna, bo zrobiła też 12 czy 13 tych konkursów, lecz bardzo czołowe. One już, powiem, jako roczne potrafiły razem siadać i odbijały się jako pierwsze, drugie na gołębniku. Naprawdę kapitalne wyda mi te gołębie, ten 1149 na tą 61-86 i tu z tej pary wystawiam taką właśnie samiczkę.